Hej kochani, dziś zapraszam Was na taki zbiorczy haul, a w zasadzie open box. Przyszła mi właśnie paczka z jednej stronki, wszystkie linki macie jak zwykle na dole i będziemy sobie to zamówienie oceniać. Zamówiłam kilka ciuchów, ale głównie gadżety i te gadżety właśnie najbardziej mnie interesują, bo chcę Wam nagrać taki film z testami. Dobra, zaczynamy. Pierwsza rzecz to już na pewno widzieliście na moich poprzednich filmach, bo też było z tym rozdanie. To jest taka szafeczka na lakiery. A ponieważ ja mam hybryd naprawdę dużo, to zamówiłam sobie tym razem większą, bo ma aż 6 poziomów. A na każdym poziomie mieści się z 10 lakierów na pewno. Myślę, że spokojnie z 10-12 się zmieści. I tak jak Wam mówiłam ostatnio, tutaj po prostu jest podstawa, ten trójkąt. I do tego przykręcamy śrubkami, które są dołączone w zestawie. Te oto szafeczki, wszystko jest pokryte, znaczy w sensie ta część jest pokryta jeszcze folią, wszystko zdzieramy i wygląda to pięknie, jest to plexi. Jak najbardziej Wam polecam, moim zdaniem jest to bardzo dobrej jakości i wychodzi o wiele taniej niż kupowanie w Polsce, niż kupowanie w jakimś Muji, niż kupowanie w sklepach z takimi rzeczami do salonów kosmetycznych. Przychodzi to tak zapakowane, także mogę Wam polecić. Mi się te rzeczy z plexi z azjatyckich stronek świetnie sprawdzają. Duży plus. Zamówiłam śmieszną lokówkę. Zamówiłam ją, powiem Wam, dlatego, że zobaczyłam po prostu zdjęcie i stwierdziłam, że jest to dosyć zabawne. Taka spirala. Dziwna. Jest tu napisane Hair Straightener, czyli po prostu prostownica. I na zdjęciu nie wiem, czy nie jest Kate Winslet. Tak mi się wydaje, że to jest Kate Winslet. Nie mam pojęcia. W każdym razie nie jest to prostownica. I tak sprawdzałam, mówię, czy tym się prostuje włosy? Na pewno nie. To jest lokówka. Ma wtyczkę naszą, europejską. I tutaj jest dosyć to elastyczny taki plastik. No jestem ciekawa, czy to w ogóle, jak to działa. Więc na pewno nagram na drugi kanał test na żywo tego, bo jestem no niesamowicie ciekawa, jak się to będzie kręcić. Jeszcze nic nie wiem na temat tego sprzętu, ale zamówiłam właśnie do testu typowo. Mam nadzieję, że będzie dawało ładne loki. Więc zobaczymy. Dajcie znać, czy chcecie test na żywo tej śmiesznej lokówki. Kolejną rzecz mam z polecenia Kreci. Pozdrawiam Cię, Kreciu. I powiem Wam, że wahałam się, bo widziałam to już u nas w różnych sklepach. Widziałam też w Anglii teraz w różnych drogeriach. No i znalazłam na chińskiej stronce, mówię, zamawiam. A to dlatego, że gadałam z Krecią i chyba nawet w filmie pokazywała i mówiła, że to będzie idealne do długich włosów. Wyciągnęłam tu szczotkę z opakowania i mówię, no niemożliwe, wkładam to we włosy i po prostu mi to wszystko wyrwie. A tą szczotką czyszczymy się inaczej, tą szczotką po prostu jedziemy po naszych włosach w ten sposób. Przynajmniej ja tak robiłam. Nie ma opcji, żeby tu włożyć to wszystko i wiecie, i ciągnąć. Ta szczotka po prostu sama nam zjeżdża po włosach i przy okazji je rozczesuje. Także jest to takie gładzenie naszych włosów i naprawdę to działa. Oczywiście, no nie bez przesady, nie będziemy miziać jak kotka delikatnie, ale wiecie, no tam gdzie macie kołtuny, trzeba troszkę popracować. Myślę, że coś naprawdę ciekawego. Dajcie znać, czy mieliście do czynienia z tą szczotką. Jak mówię, widziałam w różnych drogeriach, w różnych cenach. Tutaj na azjatyckich stronkach kosztuje grosze, także warta wypróbowania. No zobaczymy, będę się teraz czesać. Boję się troszeczkę czesania na mokro, bo ja ogólnie nie lubię włosów rozczesywać, kiedy są mokre. Zawsze czekam, aż wyschną lub kiedy podsychają. No i stawiam na mój tangle teaser mimo wszystko, kiedy mam włosy mokre. Zobaczymy, jest to śmieszne. Wygląda troszeczkę jak szczotka do toalety. Wspomnę Wam tylko od razu, że to zamówienie przyszło do mnie chyba w 4 czy 5 paczkach. Nie wszystko przyszło razem, kosmetyki przyszły osobno. Nie wiem, czy one idą z innego miejsca, czy oni wysyłają po prostu, bo są inne regulacje, jeżeli chodzi właśnie o chemię i kosmetyki, nie mam pojęcia. Zamówiłam kolejną maskę Pilaten, to już moje 3 opakowanie, 2 jest właśnie w łazience i się kończy. Wczoraj sobie tę maskę robiłam, podlinkuję Wam na dole test tej czarnej maseczki. Jest genialna i nie ma co moim zdaniem za nią przepłacać, można kupić po prostu na azjatyckiej stronce. Świetna maska, która dobrze czyści. Kolejna maska, którą zamówiłam zupełnie z ciekawości. Jest to maska typowo właśnie na nos. Po prostu czarna maska, tylko tłumień, ta naklejka przeszkadza. Jest to maska, którą właśnie nakładamy tutaj. Jest to maska też z węglem. Jeszcze jej nie otwierałam. Bo tą Pilaten też spokojnie możecie nakładać na nos i też będzie ok. Pachnie podobnie. Myślę, że będzie mieć prawie identyczne działanie. Także na pewno też sobie przetestuję. Te maski niestety brudzą i ciężko je zmyć, ale naprawdę działają. Ja przynajmniej uwielbiam wszystkie te właśnie mocne, takie ściągające z węglem. I trzecia maska to jest coś, czego jeszcze też nie miałam. Bambusowa, węglowa maska oczyszczająca Kugis. W słoiczku. Tym razem nie w tubce, a w słoiczku. Nie mam pojęcia, jak działa, jak pachnie. Pierwszy raz ją mam w ręku i zaraz zobaczymy, czy ma jakiś zapach. O nie, ona bardzo mocno i dość nieładnie pachnie takim trochę alkoholem. No jest troszeczkę inna, ale dziwne, że aż nie zastyga, więc musi być troszeczkę inna niż Pilaten. I widać już, że brudzi. Zobaczymy, no może... O nie, już mi wybrudziło się całe opakowanie. Dobra, wkładam z powrotem do tego papierowego i na razie stąd nie wyciągam.
ale też sobie ją będę testować, bo tak jak byłam sceptycznie nastawiona do pilatenu i do tych innych oczyszczających masek, to wy mi też pisaliście, żebym zrobiła test i później się okazało, że wszystkie działają świetnie, więc mam nadzieję, że ta Kugis też będzie działała dobrze. Następna rzecz to jest gadżet do brwi, Eyebrow Template. Widziałam ostatnio też testy na Instagramie, po prostu przykładamy to do brwi i rysujemy od tego nasze brewki. Nie za bardzo wierzę w to, że to działa w 100%, bo mimo wszystko każdy ma inną twarz, inny kształt. Wydaje mi się, że to nie będzie dobre dla wszystkich, ale może jak chcecie, to nagramy test i zobaczymy. Nie wydaje się złe. Zobaczę, jak to działa. I mam jeszcze drugi dla siostry. Dalej mam mnóstwo opakowań, bo tutaj to przychodziło właśnie w dużym paku. Kolagenowej maski pod oczy. To są po prostu takie płatki hydrożelowe, nawilżające. Piszą, że to jest Eye Doctor i że stało się to popularne na całym świecie. I to jest racja. Miałam już z różnych firm, powiem wam szczerze. Trzyma się 10-20 minut. Albo można na noc, ale nie więcej niż 12 godzin. I oczywiście macie link na dole i przychodzi ta maska w takiej ilości, więc jest to spory zapas. Na pewno się podzielę z moimi przyjaciółkami. Dużo. I dalej mam jeszcze rzecz, którą też widziałam na Instagramie i nagram test na żywo. To jest oczywiście w Instateście. Maska powiększająca usta, maska hydrożelowa. Zobaczymy. Wygląda tak. Też obiecująco. Kolejna rzecz z Instagrama to jest taki zestaw. I też widziałam jakiś, muszę znaleźć ten film, a jak wy znajdziecie, to mi podeślijcie. Są to srebrne paznokcie. Paznokcie chromowe powinny wychodzić, powinien wychodzić taki efekt. Najpierw mamy zwykły srebrny lakier, w sensie po prostu srebrny lakier, a później mamy top coat. Nie wiem, czy to wyjdzie, bo ten lakier ma normalnie smugi, jest to zwykły po prostu taki srebrny lakier jak wszędzie. I podobno pokrywając tym top coatem powinien nam wyjść efekt lustra takich właśnie paznokci. Chyba były też złote, także to zamówiłam zupełnie na próbę. Nagramy sobie teścik. Oczywiście jakbym znalazła taki idealny efekt lustra w postaci lakieru, to byłoby w ogóle super. A jak nie, no to używamy folii. I zamówiłam też folię tylko i wyłącznie ze względu na kolor. Tych folii były różne rodzaje i oczywiście można je stosować i do paznokci, i do innych celów, i do ozdoby różnych rzeczy. Jest to folia tęczowa. Wyobraźcie sobie taki efekt na paznokciach. Bajka po prostu. Jeszcze muszę opracować, jak ją na tych paznokciach umieścić lub właśnie do czegoś innego wykorzystać. Jeszcze zamówiłam tutaj do paznokci, a to było, słuchajcie, wcześniej, bo jak wiecie, już mam trochę gąbek, ale zamówiłam sobie taki zestaw do blendowania, do robienia ombre. Zestaw po prostu gąbek do paznokci, do cieniowania. Widzicie, w postaci takiego jakby, w postaci pędzelka. I tutaj mamy same gąbki. I jeszcze jedna rzecz do paznokci, taki klej silikonowy, który chroni nam skórki. Na pewno widzieliście to setki razy na Instagramie, właśnie wtedy, kiedy dziewczyny robią ombre lub jakieś inne wzory, takie odbijane, no to właśnie chroni nasze skórki. Nawet ładnie pachnie. I to ma właśnie zastygać i później zdzieramy to w całości. Wiem też, że można to zrobić samemu z kleju, wody, kleju i czego? Chyba woda i klej sam wystarczy, żeby właśnie zrobić taką substancję, którą później sobie ze skórek ściągamy. Na pewno to przetestuję, muszę to przetestować. I tak tu patrzę dookoła i już widzę, że gadżety mi się skończyły. Przechodzimy do ciuchów, bo zamówiłam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, i nic jeszcze tutaj nie oglądałam, pierwszy raz przy Was otwieram, to wygląda jak jakaś firanka. Nie mam pojęcia, tego na 100% nie zamawiałam. To jest długa sukienka biała z koronki. Na stówę tego nie zamawiałam. Jeżeli już bym zamawiała, to na pewno jakieś kimono, ale nie sukienkę do ziemi z koronki. Wygląda trochę jak ślubna. Także tu jest coś dziwnego. Powiem wam, że czasem się z tymi linkami coś chrzani i nawet później jak te firmy mi przysyłają odpowiednie linki, które mam wrzucić pod film, to są to w ogóle inne linki, więc coś tu musiał być jakiś błąd, bo tego nie zamawiałam. Dalej jest kimono. Takie zielone. Teraz sobie przymierzę. Uwielbiam ogólnie kimona, jak wiecie, ostatnio bardzo często w nich chodzę, nawet po domu, czy gdzieś na zewnątrz, kiedy nie jest tak do końca ciepło, ale nie chcę nosić kurtki i bardzo lubię, jak mają frędzle, te wszystkie kimona, także to jest super też na plażę. Kimona lubię, kimona mam w dużej ilości, spoko, zielonego jeszcze nie miałam. Dalej mam inną sukienkę. Nie, tego absolutnie nie polecam. To nie jest zbyt atrakcyjna rzecz, wygląda troszkę jakby miała być dla babci. Wiecie, jeśli chodzi o ciuchy, to jednak mimo wszystko najbardziej polecam Shein i Joins, bo tam mają najlepszej jakości ciuchy, a na tych innych stronkach to bywa różnie. O nie, na to też się już czaiłam dłuższy czas, bo powiem wam, że widziałam to na wakacjach, tylko na wakacjach to jest malutkie. Na wakacjach było w o wiele, wiele większym rozmiarze, bo były takie mega szerokie tuniki właśnie z frędzlami w tym stylu. Dziewczyny to w hotelu sprzedawały i strasznie mi się to podobało. I stwierdziłam, że zamówię sobie coś podobnego, ale to jest bardzo małe. To jest bardzo, bardzo małe, widzicie? Nie przytuwiesz w kamerze i też dosyć krótkie. Także to też, no muszę zobaczyć, jak to będzie leżało. Jak nie, to powędruję do niższej koleżanki. I mam jeszcze zestaw bielizny.
też się pojawił na stronie i stwierdziłam, że sobie przetestuję. No może nie wygląda tak źle w kamerze. Minus jest taki, że jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Naprawdę duży rozmiar, 40C. Zamawiam zawsze 34. Także ta będzie za duża. Niestety nie na mnie. I majtki też takie sobie. Nie, bielizny Wam nie polecam. Wzięłam tak na próbę, bo nie była droga, ale nie wygląda tak ładnie jak na stronie. I rozmiar też na pewno nie będzie dobry. Nie, powiem Wam, że jeżeli chodzi o te ciuchy, to naprawdę coś się pochrzaniło z tymi linkami, bo tego też nie zamawiałam. Koronkowa. Na pewno tego nie zamawiałam. Kurczę, zamawiałam kilka kimon, więc jestem zawiedziona, że przyszło mi co innego. Tego też nie zamawiałam. Totalna porażka, jeżeli chodzi o ciuchy. W życiu bym nie zamówiła czegoś takiego, do tego jest lniane. Nie, nie, to jest jakaś sukienka. Absolutnie, absolutnie odpada. Także nie wiem, coś się pokrzeniło z tymi linkami, muszę to wyjaśnić. Wiem, że kimona na pewno w dużej ilości zamawiałam, a tutaj jak widzę mam tylko jedno kimono, a reszta to są jakieś dziwne bluzki i sukienki. Nieważne, gadżety w każdym razie są ok. Nie polecam zamawiać ciuchów, jedynie gadżety, bo ciuchy przyszły mi dziwne i na pewno to nie jest to. W każdym razie napiszcie mi, które gadżety miałabym przetestować. Na pewno będzie test stylokówki i na pewno, tak jak mówiłam, rzeczy do paznokci, bo chcę zobaczyć właśnie, jak się sprawdzają. I tak jak mówiłam, nie polecam zamawiać ciuchów, ale polecam zamawiać gadżety, bo są w naprawdę niskich cenach. Kochani, to już wszystko. Ja uciekam. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.